STS. Wspieramy polski sport. Halo, halo. Jakaś impreza. Uważam, że to jest nieprawda. Witam cię, Macieju. Dobra, uwaga, witamy konkursy Niśny Tagiel. Tam na górze skoczy, no ja zamarzałem, co zresztą widziałeś i się sam śmiałeś. Trudno tego nie docenić i jakby też no nie podziwiać tych ludzi. Także nie stoimy tak jak ty kilka godzin na mrozie, gdzie uśmiech zostaje już na stałe. No co mogę powiedzieć, no prawda, tak było. Czemu tak było? Bo ja wiem, co Kuba lubi i o czym wspomina. Była taka pani w leginsach, która robiła przysiady. No. Czy to jest normalne na siłowni? No zobaczymy. Jeśli pan redaktor pójdzie ze mną, to może się skuszę, ale to... Tak, jest to dodatkowe przeżycie. Jakie oczekiwania na jutro? Zapytam się o cel na jutro, ale pewnie powiesz, że dwa dobre skoki albo trzy. No myślę, że mógłbyś zaczynać z kariery skoczka, bo już podstawy wywiadów znasz. Tak, twoje skoki były dzisiaj naprawdę bardzo dobre, ale wracając do kąpieli... Bardzo dobry dzień. Bardzo dobry dzień. I know, na zdrowie. Na zdrowie. Właśnie, rym wymyśliłem, kroczek po kroczku do nowego roczku. Tymi małymi kroczkami dojdę tam, gdzie chcę być. Jestem zadowolony. No na pewno był jakiś kroczek do przodu. Konnichiwa. Kyo no jumpu ikaga dakatta deshou ka? Okej. I też dobrą pracę chcecie wykonać. Oczywiście. Wiadomo, no tam gdzie jest robota, tam trzeba jechać i robić. Idziesz na siłownię, odpoczywasz, idziesz na skocznię, rozgrzewka, trzy skoki i regeneracja. I to jest, wiesz, to jest nasza praca, nie ma... Dobra, dość już, bo gadasz i gadasz, przechodzimy do Kuby. Podobało ci się dzisiaj, Kuba, co? No dzisiaj nie tak bardzo jak rok temu, liczyłem na coś więcej, ale też było fajnie. Jak to nie było, jak było? Nie? Nie, ja ci to wytłumaczę później, ale wiesz... No... Było podium, ale nie dla mnie. Jesteśmy w Rosji, w kraju odważnych ludzi, którzy kąpią się przy minus 16 w jeziorze. Swoje już przeżyłem. Postanowiłem pójść na skocznię dzisiaj i też wykazać się odwagą i skakać daleko. Myślę, że to też mi się udało, także... Jakby odległości są uwarunkowane warunkami. Dobra, kończmy ten wywiad, bo jeszcze nie wiadomo, co tutaj wyjdzie. A masło jest maślane. No może jeszcze ta kąpiel w jeziorze nie czeka, ale to zobaczymy jutro. Ja wierzę w to, że to już niedługo. Ja już jutro redaktorem nie będę, także... No, oszukali go. No w skrócie myślę, że tak to można nazwać. Jak się masz? Dzień dobry. Dzień dobry. Moje samopoczucie jest bardzo dobre, panie redaktorze. No ale tak, no kolejny dzień. Myślę, że mimo wszystko... No nie ma czasu na zwiedzanie, wiesz jak to jest, no, przyjeżdżasz na robotę, no jak siedzisz teraz w busie, jedziemy na robotę, znaczy właściwie wracamy z roboty, a przyjeżdżasz na robotę, no i trzeba robotę wykonać, nie ma czasu na zwiedzanie, to nie jest wycieczka. Myślę, że możesz iść śmiało na wywiad. A wynik przyjdzie na końcu dopiero, nie patrzycie na rezultat. Tak, no oczywiście wynik dopiero po ostatnim skoku i wtedy się na niego spogląda i albo się jest zadowolonym, albo tak trochę mniej. Teraz nagle się spinać, gorączkować, że jejku, siódme miejsce, tam ktoś odskoczył. Nie. Dziękuję bardzo, wracamy do studia. Spasiba. Już się nagrywa. Ja. Jak się nagrywa.